Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Kolejny punkt programu, kolejny gość w naszym studiu. Pierwszy, jeśli chodzi o politykę, Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa. Zanim do Rady Miasta przejdziemy, zanim do zaprzysiężenia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego przejdziemy, zanim przejdziemy do składu komisji, które będą się jutro też kształtowały, no to opowiemy sobie, drodzy Państwo, o procesie. Procesie Marka M., rekina warszawskiej reprywatyzacji, jak już się przyjęło. Wczoraj przed Warszawskim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces znanego handlarza roszczeń do stołecznych nieruchomości Marka M. właśnie. My, drodzy Państwo, przygotowaliśmy specjalny skrót, materiał informujący o tym, co się wczoraj wydarzyło, o co podejrzewany, oskarżany jest Marek M. Maciej Zemła i jego reportaż. Nieruchomość przy ulicy Skorupki 6 w Warszawie. Ścisłe centrum stolicy, prestiżowa lokalizacja, a prawa do tej nieruchomości można było nabyć już za bagatela 90 tysięcy złotych, mając w perspektywie uzyskanie nieruchomości o wartości około 8 milionów złotych. Sprawa budząca wątpliwości, dlatego komisja weryfikacyjna postanowiła się tym adresem zająć. Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy dotyczącej nieruchomości położonej przy ulicy Skorupki 6 w Warszawie orzekła, punkt pierwszy, uchylić w całości decyzję prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2014 roku, punkt drugi, przekazać sprawę prezydentowi miasta stołecznego Warszawy do ponownego rozpatrzenia. W ocenie komisji decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2014 roku jako wydana z naruszeniem przepisów prawa zasługuje na uchylenie. Komisja konsekwentnie wyjaśnia nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. Postępowań, które obecnie komisja prowadzi, jest jeszcze bardzo dużo. Wpływają kolejne wnioski z prokuratury, na przykład o usuwanie z obrotu błędnych decyzji prezydenta miasta stołecznego Warszawy i konsekwentnie prowadzimy pracę, by badać kolejne nieruchomości. Te sprawy, które dzisiaj pokazaliśmy, są sprawami, w których w oczywisty sposób prezydent miasta w sposób niezgodny z prawem wydał decyzje reprywatyzacyjne i dołączał do kilkudziesięciu spraw, którymi tylko w tym roku komisja się zajęła i w najbliższych kilkunastu miesiącach takich spraw może być jeszcze więcej z tego powodu, że komisja obecnie prowadzi dużo postępowań podobnego typu. Adres Skorupki 6, nieruchomość w ścisłym centrum Warszawy, warta 8 milionów złotych. Okazuje się, że można było kupić roszczenia do części tej kamienicy za raptem 90 tysięcy złotych. No około 3% wartości, wydaje się, że się nie mylę. To pokazuje, że nie wszyscy mogli takie interesy robić. Oczywiście to jest moim zdaniem karygodne, natomiast to pokazuje, że były pewne grupy w Warszawie, które cieszyły się przywilejem urzędników warszawskiego ratusza i generalnie warszawskiego ratusza. Komisja weryfikacyjna, mówiąc skrótowo, oczywiście będzie piętnować tego typu praktyki, nagłaśniać. Dzisiaj decyzja unieważniająca decyzję miasta stołecznego Warszawy w tym zakresie została właśnie oparta o dogłębną analizę materiału. To, że pojawił się tam pan Jan Stachura i pani Maria Trzcińska, nas nie dziwi. To są osoby, które się przewijają co rusz w tych decyzjach, które były przez nas unieważniane. To są nazwiska już komisji bardzo dobrze znane. Sposób działania też tych ludzi również jest znany. Między innymi dlatego komisja potrafiła zebrać dowody i uchylić dzisiejsze decyzje, w tym jedną decyzję, która dotyczyła właśnie tych państwa. Komisja wróciła na dobre do pracy. W tej chwili mamy na biegu prawie 300 adresów różnych nieruchomości. No i tam, gdzie będą nieprawidłowości, będziemy interweniowali zgodnie z prawem. No i wkrótce mamy przesłuchanie jednego z najważniejszych, będziemy przesłuchiwać jedną z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o aferę reprywatyzacyjną. Prawdopodobnie jutro będziemy gotowi, żeby podać termin przesłuchania. Możemy podać chociaż imię tej osoby? Tak, to będzie pan Robert N., słynny Robert N., który jest uważany za jeden z mózgów tej operacji reprywatyzacyjnej. No i to będzie na pewno najważniejsze przesłuchanie w tym roku. A my przypomnijmy, drodzy Państwo, Marek M. wygłosił wczoraj oświadczenie, w którym nie przyznał się do winy. Oskarżony odmówił też odpowiedzi na pytania prokuratora. Jak ta kwestia rozpoczynającego się procesu Marka M. wpłynie też na pracę Rady Miasta, które ruszają od jutra?
Że on ma wpłynąć bezpośrednio na płace rady. Taka będzie atmosfera. No być może będzie atmosfera, tylko że z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że patrząc też na narrację, którą nadaje Platforma Obywatelska, to nie jest partia, która czuje się odpowiedzialna za na przykład decyzję z 2014 roku, która wczoraj została uchylona przez komisję weryfikacyjną, o czym wspominał tutaj, o czym wspominali tutaj członkowie komisji weryfikacyjnej, bo jeżeli decyzja została uchylona i została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez prezydent miasta, w tym wypadku to pewnie będzie już prezydent Trzaskowski, to mamy do czynienia z czymś takim, że komisja stwierdziła, że decyzja z 2014 roku była wydana na podstawie, była wydana przy rażącym naruszeniu przepisów prawa i dlatego ponownie prezydent miasta będzie musiał to rozpatrzeć, więc mamy tutaj do czynienia z czymś takim jak stwierdzenie, że władza w stolicy za czasów Platformy Obywatelskiej wydawała decyzję niezgodnie z prawem, ale Platforma Obywatelska, przy czym dobrze wiemy, ma się bardzo dobrze i jeżeli chodzi o tutaj szczególnie o działania w stolicy, humory im dopisują, nie czują się w żaden sposób odpowiedzialni, a ludzie, którzy forsowali na przykład uchwały w sprawie przeniesienia szkoły przy ulicy Twardej, twierdzą, że nie było tam żadnego, nie było tam żadnych nieprawidłowości. Co więcej, nawet skład personalny, gdy dzisiaj zobaczymy skład czołówkę liderów w Radzie Miasta, no to zobaczymy, że te same osoby, które mogły powstrzymać część proceduru nielegalnego, jakby nie było działania związanego z grupami przestępczymi, no bo przecież to nikt inny jak radni miasta stołecznego Warszawy głosowali w sprawach na przykład zmiany planu zagospodarowania, który był korzystny dla mafii reprywatyzacyjnej. To nikt inny nie głosował na przykład w sprawie właśnie tej przeniesienia też szkoły przy ulicy Twardej. Tak. No tak, jak ale radni Platformy. Platforma gdyby nie to, to Marekan bym nie kupił roszczeń akurat do tamtej placówki. Platforma Obywatelska przez cały czas mówi, to są decyzje sądu i de facto teraz przed sąd trafia Marek M. Pytanie także o to, co dalej z komisją weryfikacyjną, bo są plany, aby po prostu wyłączyć ją z działań Sejmu, przenieść jako ciało do warszawskiego ratusza. Mówił o tym między innymi członek tejże komisji, Paweł Rabiej, który ma być wiceprezydentem Warszawy od jutra. No to oczywiście są takie plany opozycji, tylko pytanie jest o wiarygodność działań ewentualnie takiego organu, czy właściwie takich postępowań już wewnątrz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, no bo to jest sądzenie samych siebie. Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z tą samą ekipą rządzącą, no to mamy niewątpliwie, możemy przypuszczać, że nie wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione z uwagi nawet na dotykanie pewnej grupy interesów. To jest pytanie, to jest też te wobec Rafała Trzaskowskiego, czy on rzeczywiście będzie dobrym prezydentem pod względem nawet uczciwości, bo jeżeli będzie dobrym prezydentem pod względem uczciwości, to stanie kiedyś przed taką chwilą, kiedy będzie musiał swoim najbliższym współpracownikom powiedzieć, czy swojemu otoczeniu politycznemu, jakby nie było, związanego z Hanną Gronkiewicz-Waltz, z tymi decyzjami, na przykład z 2014 roku, gdzie powie, że musimy teraz zweryfikować, kto ponosi odpowiedzialność. Czy są jeszcze sprawy, które na przykład dotyczą dalej funkcjonujących w ratuszu pracujących urzędników. Jeżeli to zrobi, to być może będzie miał szansę zapisać się na karcie tych dobrych działań, ale ja w to osobiście wątpię, bo to jest ciężka rola, jeżeli ktoś z tego samego środowiska pochodzi, ma rozliczać tych samych ludzi. Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że Rafał Trzaskowski nie widzi skali jakby afery reprywatyzacyjnej, ponieważ gdyby ją widział, no to nie dziękowałby Hannie Gronkiewicz-Waltz za wspaniałe 12 lat. Wspaniałe 12 lat, gdzie wyrzucano ludzi na ulicy, gdzie za 90 tysięcy złotych można było kupić roszczenia do kilkomilionowej wartości nieruchomości. Jeżeli dla kogoś jest to wspaniałe, no to pytanie, jakie są jego cele polityczne? Zadaje pan pytanie o uczciwość Rafała Trzaskowskiego od jutra zaprzysiężonego już prezydenta. Podejście do uczciwości, bo co do tego, czy on odpowiada, no to nikt nie ma wątpliwości, że on nie był bezpośrednio związany z decyzjami, ale pochodzi ale z tego samego moje środowiska. Moje pytanie brzmi, w takim razie jak będzie się panu współpracowało z nowym prezydentem, no i jak będą wyglądały składy komisji, no i kolejna kwestia, Rada Stolicy, wiceprzewodniczący.
No to jest oczywiście kwestia, która zostanie podjęta w formie uchwały. Nasza rekomendacja jest taka, że wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy powinien zostać Dariusz Figura. Jest to w mojej opinii jeden z najlepszych radnych w historii Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo merytoryczna osoba. Podczas kampanii też wielokrotnie z nim współpracowałem w zakresie programu i muszę przyznać, że jego ogrom wiedzy jest imponujący. No ale już dalsze składy, czy komisji, czy prezydium komisji, to już jest kwestia jakby... A kto będzie przewodniczącym Rady? Czy ma pan typ jakiś? Niekoniecznie z Prawa i Sprawiedliwości. Czy przewiduje pan, kto to będzie? To podejrzewam, że jednak Rada Miasta, przewodniczący Rady Miasta utrzyma dalej pani Malinowska-Grupińska, czyli dotychczasowa przewodnicząca Rady Miasta, ale to oczywiście jest jeszcze kwestia, to są tak naprawdę uzgodnienia już Koalicji Obywatelskiej, więc tutaj nie czuję się najlepiej poinformowaną osobą. A komisje? No to też jest kwestia jeszcze uzgodnień, oczywiście to jest pytanie, jak będzie wyglądała komisja rewizyjna, która jest bardzo istotnym elementem. Ja osobiście uważam, że w sytuacji na przykład obecnie stanu zanieczyszczenia powietrza bardzo istotną komisją będzie komisja ochrony środowiska czy komisja zdrowia. To są wszystkie te tematy, które będą musiały być podniesione, a wracając do pani redaktor pytania dotyczącego ewentualnej współpracy z panem prezydentem. Tak. No taka forma wyciągnięcia i zamknięcia pewnego etapu wyciągnięcia ręki do pana prezydenta i zamknięcia pewnego etapu kampanii już nastąpiła ze strony też byłego już kandydata Zjednoczonej Prawicy i ze strony też na przykład niektórych osób ze sztabu czy kandydatów do Rady Miasta. Z mojej strony taka oferta współpracy niewątpliwie jest. Ja gratuluję panu prezydentowi. Liczę na to, że będzie dobrym prezydentem, bo mi zależy na mieście stołecznym Warszawa. Oczywiście już pewne uwagi mam co do postępowania prezydenta. Jakież to uwagi? No na przykład takie, że uważam, że za mało zajmuje się tematami warszawskimi, koncentruje się na tematach ogólnopolskich. Za mało mówi o konkretach związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem Warszawy. Za dużo siedzi na przykład za granicą, a nie zajmuje się tematem. Tak, już był na jakichś tam spotkaniach, kiedy były inne ważne sprawy, na przykład inauguracyjna sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy na stulecie odzyskania niepodległości. Więc to są takie uwagi, które występują na przykład we wszystkich wywiadach, dalej wraca do jakichś kampanijnych rozgrywek. Polityka ma to do siebie, że jeżeli polityk wchodzi do polityki świadomie, to widzi, że polityka zawsze podczas kampanii wyborczej jest bardzo emocjonującą. Demokracja ma to do siebie, że okres wyborczy jest okresem mocnego sporu i ta polaryzacja bardzo często występuje. To jest na całym świecie. Najlepiej rozwinięte demokracje, na przykład w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że kampania wyborcza potrafi być bardzo ostra, ale moment, kiedy jedna osoba wygrywa, jest momentem, kiedy druga strona gratuluje w stylu amerykańskim, tak jak to zrobił minister Patryk Jaki. Wyciszenie, odcięcie tych żali z kampanii wyborczej? No najważniejsze jest miasto stołeczne Warszawa, a nie to, czy prezydent Rafał Trzaskowski będzie obrażony, czy nie. Z całym szacunkiem oczywiście do pana prezydenta. Mnie jako radnego miasta stołecznego Warszawy sfera emocjonalna ma drugorzędne znaczenie. Dla mnie najważniejsza jest na przykład wymiana kopciuchów, poprawa infrastruktury. Co czyli z obietnicami? Smog, mosty. Trzecia, czwarta, no i też zaproponowana piąta linia pana prezydenta. Pytanie, co z drzewami zaproponowanymi w Warszawie, ponieważ pan prezydent obiecał, że tych drzew będzie bardzo dużo. Rolą opozycji jest obiektywne i rzetelne patrzenie na ręce władzy oraz oczywiście też bycie konstruktywną opozycją i taką niewątpliwie opozycją będziemy w Radzie Miasta, bo mam mnóstwo pomysłów, ale żeby miasto prawidłowo funkcjonowało, to potrzebny jest dialog na poziomie i Rady Miasta, i na poziomie prezydentów i wiceprezydentów, którzy, jeżeli będą chcieli dobrze współpracować, taką deklarację na przykład złożył Paweł Rabi, no to będziemy mieli szansę na podjęcie działań, które będą dobre dla Warszawy, bo na przykład ten smog, o którym tutaj rozmawiamy, nie ma koloru partyjnego, czy przysłowie dziury w jezdni nie mają barw politycznych, więc to są tematy. A takie nadal w Warszawie występują, to nie jest tak, że Warszawa już jest tak dobrze. No są dalej drogi gruntowe, tak. Dalej na przykład mieszkańcy Wawra spotykają się często z problemem braku kanalizacji, z problemem braku odprowadzenia wody, jeżeli tylko będą większe opady, no to momentalnie mamy istą Wenecję. Mamy problemy komunikacyjne.
to jest ta nierówność, o której dużo w kampanii swojej wyborczej mówił Marek Jakubiak, że w Warszawie no, mamy tych rekinów biznesu, teraz powiedzmy sobie, mamy pięknie odrestaurowane zabytki, dzielnice nowoczesne, wieżowce, drapacze, chmury, ale mamy też tę biedę i te właśnie przysłowiowe dziury w jezdni, o które także trzeba dbać. No tak, tak, tak. Zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, że są rejony mocno wykluczone komunikacyjnie. Takim przykładem jest Białęka, z której dojechanie do centrum Warszawy jest naprawdę dużym wyzwaniem. Dojechanie z południowo-wschodnich części Warszawy, czy na przykład jak Wawer, Rembertów, Wesoła, nie jest wcale tak proste, więc trzeba będzie pomyśleć nad rozwiązaniami. Oczywiście no, południowa obwodnica Warszawy jest realizowana, ale też trzeba pamiętać o transporcie masowym w postaci oczywiście na przykład metra, czy rozwinięcie dalej komunikacji. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma już przygotowaną, Zjednoczona Prawica, ma już przygotowaną listę kandydatów na szefów komisji? To jest kwestia politycznej kuchni, więc poczekajmy do momentu, aż... Czyli jutro o 10? No akurat, nie wiem, czy akurat to od razu nastąpi, to ale... moment zaprzysiężenia, potem... Tak, potem ewentualnie dalsze rozmowy też niewątpliwie, no to są kwestie, które są uzgadniane z szefem klubu Koalicji Obywatelskiej, ale też by było nie w porządku, gdybym tutaj na antenie mówił o tym, jakie są rozmowy, więc szanując też i pana przewodniczącego Rzosakowskiego, i przewodniczącego naszego klubu, bo został nim wczoraj jednogłośnie wybrany Cezary Jurkiewicz. Wcześniej już był szefem klubu Rady Miasta, doskonała osoba, która zna funkcjonowanie Rady Miasta i miasta. Cezary Jurkiewicz zresztą razem z Sebastianem Kaletą mieli dosyć jedne z najlepszych wyników w Warszawie. Pokonali w ogóle swoich kontrkandydatów w danym okręgu z Koalicji Obywatelskiej. Tak, to też jest taki dowód na to, że legitymacja na pełnienie funkcji przewodniczącego jest bardzo duża. No ale myślę, że poza tymi wynikami też praca, którą wykonał pan Cezary Jurkiewicz przez ostatnie 4 lata jest dowodem na to, że będzie się sprawdzał przez następne 5. Mówiliśmy dużo o tym, jak będzie wyglądała prezydentura Rafała Trzaskowskiego, o tym, jak będzie wyglądało jego podejście do uczciwości, uściślając. Powiedzmy jeszcze słowo, bardzo proszę, o Pawle Rabieju, wiceprezydencie. Czy tak właśnie, jak pan wcześniej powiedział, przewiduje pan, zgodnie z jego deklaracją, że on będzie tym merytorycznym wiceprezydentem stolicy? Merytorycznym w zakresie pełnienia funkcji wiceprezydenta. Trochę ciężko będzie być bardzo merytorycznym wiceprezydentem w pierwszym okresie urzędowania, czy przez pierwszy rok, dlatego że on nie ma takiego doświadczenia samorządowego, nigdy w samorządzie nie zasiadał. No, ale pracuje to nie znaczy, w komisji weryfikacyjnej. No tak, ale komisja weryfikacyjna, być może akurat ten dział nie będzie mu podlegał. Być może kwestie prawne, kwestie zwrotu nieruchomości, kwestie wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej nie będą go dotyczyły, więc pytanie, jaką działkę otrzyma w ramach uzgodnień ze swoim koalicjantem. Ale oczywiście no, trzymam za niego kciuki, bo wydaje się, że to jest jedna z tych osób, która jest najbardziej otwarta na taką formę dialogu. Nie jest aż tak obrażalski politykiem. Na polskiej scenie politycznej występują politycy, którzy potrafią się obrazić za kampanię wyborczą, ale tutaj już myślę, że państwo wiedzą. Sugeruje pan Rafała Trzaskowskiego. Nie, ja tego nie powiedziałem. Ja mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie obrażony, więc będzie działał dobrze na rzecz miasta. Pytanie też, czy Prawo i Sprawiedliwość nie jest trochę obrażone, może przepełnione żalem za przegraną w stolicy? Nie, dlaczego? No to taką decyzję podjęli wyborcy. Demokracja ma to do siebie, że często zaskakuje i często się z nią nie zgadzamy. Ale to też dowód na to, że być może przez następne 5 lat musimy zmienić strategię, musimy inaczej podchodzić do tematów. A być może to też jest czynnik, który już jest bardziej do analizy do politologów, socjologów, czy działania centralnej kampanii, czy działania związane z polityką ogólnokrajową, szeroko pojętą, jak na przykład kwestia podejścia do Unii Europejskiej, kwestia podejścia do wejścia do strefy euro i tak dalej, i tak dalej. Nie ma największego wpływu na preferencje wyborcze w Warszawie, bo
patrząc na różnice pomiędzy nawet konwencjami kandydata Zjednoczonej Prawicy, kandydata Koalicji Obywatelskiej, no to jeden odmieniał przez przypadki PiS, czyli polityka trochę straszenia, a druga to jest polityka mówienia o programie. Być może program na poziomie samorządowym... Ale Prawo i Sprawiedliwość też często odwoływało się do rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. No tak, ale to była merytoryczna uwaga. No jeżeli mamy do czynienia z nieprawidłowościami, na przykład przy decyzji wydania w 2014 roku skandalicznych decyzji związanych z zwrotem nieruchomości, które były zwracane przy nieprawidłowości, no to mówimy o tym, że takie uwagi należy prawić. Rolą opozycji jest przede wszystkim zwracanie uwagi na wszystkie działania władzy, które są niezgodne lub na granicy prawa. Czy dzisiaj, po całym tym doświadczeniu, emocje już nieco opadły po wyborach samorządowych, jest coś, co by pan zmienił, czego by pan nie zrobił? Czy widzi pan już jakiś błąd? Jakie są wnioski po kampanii wyborczej w stolicy, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? No to oczywiście każdy ma indywidualną ocenę. Moja ocena jest taka, że tematy programowe nie miały aż takiego dużego znaczenia. Oczywiście do media w okresie wyborów, w okresie tego największego sporu koncentrują się na newsach tych najbardziej kontrowersyjnych, najbardziej takich nośnych. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma tematami, które staraliśmy się przedstawić. Mogę powiedzieć, że gdy temat pojawiał się na przykład w komisji weryfikacyjnej, czy temat działania nieprawidłowości podczas pełnienia rządów przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, no to ten temat był atrakcyjny i on się przebijał do sfery medialnej. A kiedy postanowiliśmy krok po kroku przedstawić kompleksowy program naprawy Warszawy, taką istą receptę na to, jak Warszawa powinna funkcjonować, no to te tematy się już tak nie przewijały mocno przez sferze medialnej. Na przykład temat śmieci, moim zdaniem, został zbagatelizowany przez dziennikarzy. Czyli to nie jest do nich pretensja, tak? To nie jest powód na to, żebym teraz mówił, że co mają robić dane redakcje. Tylko uważam, że kampania za bardzo skoncentrowała się na tej emocjonalnej sferze, i na kampanii centralnej, na kampanii, na polityce ogólnokrajowej. Może to mówię z punktu widzenia samorządowca, bo samorządowcy się codziennie spotykają z mieszkańcami i dlatego może ja najbardziej zwracam uwagę na problemy, które dotyczą mieszkańców, a niekoniecznie tak było na przykład w przypadku kandydatów, którzy często nie mieli żadnego doświadczenia w samorządzie, więc nie wiedzieli, z czym to się tak naprawdę je. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy od jutra pełnoprawnie. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. Tę Miego rozmowę. Dnia. Myśmy o problemach śmieci mówili, to od razu zaznaczam. To prawda. No właśnie. Bardzo dziękuję Państwu również za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejny punkt programu. Wracamy po krótkiej przerwie, także proszę z nami zostać.